Co za incepcja. Niedziela, 7:46, tak dla odmiany, niewyspany Filip Żagier. Ja niewyspany, patrzę, że ja jestem w życiowej formie dzisiaj. Tutaj, ja tu stoję. Jest i młodzież? Tak, tu jest. Jest. Rafka, dokończamy znane przysłowia. Dokończamy znane przysłowia? Tak jest. No. Komu w drogę, temu? W las. To chyba nie tak było. Peri, dokończamy znane przysłowia, bo Rafka sobie nie poradził. Co? Dokończamy znane przysłowia, no, bo dawaj. Rafka sobie nie poradził. Komu w drogę, temu? Czas. Tak jest. Chłopaki są wam winni sprawozdanie z pojedynku, który odbył się i... Oprócz ostatniego meczu. Poinformowaliśmy o tym na Instagramie. To że może Mateusz Czyżycki przedstawi tutaj. Tak, to może ja pierwszy. Pierwszy mecz, Kuchcik, ile? 3-0 do 10? Nie, ja chcę jedną rzecz powiedzieć. Ale tylko jedną, nie? Ważne jest, jak się kończy, a nie jak zaczyna, a... Skończyłem właśnie w taki sposób. Wygrałem Real Madryt i wygrałem 4-1. Gdzie nawet nieważne jest posiadanie piłki, ani oddane strzały, ważna jest skuteczność. Bo była taka opinia, że Mateusz Kuchta jest najgorszym gamerem w historii, w ogóle jednym FIFA. Jednym z najgorszych, z którymi grałem. To charakter. Ale to może bilans powiem. Ile? 14? Jakiś jeden? Czyli ten ostatni mecz niefortunnie, kiedy akurat włączyła się kamera? Dokładnie tak, 14-1, w tym jakieś 7 meczów do 25 minuty, bo nie wytrzymał ciśnienia. Tu pady latały już, ale powstrzymałem go. A to może ta ostatnia porażka wynikać trochę z tego, że zwyczajnie już zlekceważyłeś? Zwyczajnie chyba, tak. Co innego. Nie, a nie zlekceważenie rywala? Raczej nie, ja bym skupiał do końca. Tak? Ale zobaczmy na powtórki. Podziwiajcie. Takich 5 miałem jakieś. Jeden słupek, jedna poprzeczka. Czyli też zdecydowanie skuteczność. Dokładnie, to co ci mówiłem wcześniej. Idę spać w dobrym humorze. Dziękuję bardzo i naładowanym pozytywną energią na jutrzejszy dzień. Czekają nas 3 treningi. Potrafię mnie dogonić. Po raz trzeci? Pokaż. Trener ich po raz trzeci zdublował już. Tak. Tomek, jak? Porządku. Dobra pora, czy wolałbyś zdecydowanie wcześniej? No może by się jeszcze trochę pospało nawet, ale zawsze rano dobrze się poruszać. Czyli i tak nie. Lepiej taka 7:30 niż 6:00. No na pewno tak. Trzeba zawsze pozytywów szukać. Bardzo puściłeś Rockiego i się nie zatrzymujesz, nie? Wczoraj go oglądałem. Nizio sobie przypomniał, że też oglądał, patrz. Był wczoraj w pokoju. Robi życiówkę. Wiesz, zacznij. Ile? 105? A macie wejść na 120? Nie, dzisiaj nie. Bartowy, bo tu jest taka opinia powszechna, że jesteś najgorszym DJ-em. Teraz niemożliwe. Kowal nie poprosił o ten kawałek. O który? Jak się nazywa ten kawałek? To jest imię i walka. Bez niego by nie wycisnął tej 200 na klatę, nie? Kuba! 90. Tam, gdzie jest najwięcej, to będzie moje. Nie.
nie sprawdzałem jeszcze. Ile mam i czemu tak dużo? Ależ niespodzianka, do wywiadu zbliża się trener Adam Kania. Absolutnie nie był świadomy tego, że spotka tutaj kamerę Odra TV. Samotny spacer może zakończyć się wywiadem. Dobra, zapraszam od razu do wywiadu, spontanicznie. Odra TV nawet. Tak jest. Na spacerze. Tak. Trenerze, jak ten pierwszy dzień tutaj nad morzem spędzony, jak trener podsumuje? Czy wszystko jest w porządku? No, bardzo fajnie, pogoda dopisuje, bo jest słoneczko, więc... Jakby nie było, to też, jeżeli chodzi o atmosferę i aurę zimową, jest bardzo ładnie. Świeże powietrze, dużo tlenu. Już są chłopcy po pierwszym treningu siłowym. Również bramkarze uczestniczyli wraz z całą drużyną, więc jak na razie idzie wszystko zgodnie z planem. Tak przypadkiem okazało się, że chyba trener póki co jako jedyny miał okazję do spaceru. Jak okolica? No, bardzo ładnie. Przyjemnie. Jak powiedziałem wcześniej, słoneczko, szum morza, więc... Jak na pierwszy dzień, bardzo fajnie, już jest trening przygotowany, jeżeli chodzi o trening popołudniowy, więc czekamy na obiad, a po obiedzie zabieramy się do pracy. Dziękuję bardzo za ten zaplanowany wywiad. Spodziewaliśmy się tego, że się to spotkamy. Jak zwykle spontan. Tak jest. Ale tu gwiazda weszło. Brawo! Czytałem, czytałem. Fajnie wywiad. Bardzo fajnie się gadało? Tak, dużo pozytywnych. Siema. Wiadomości od znajomych. Nagrasz coś. Co mam nagrać? Czekaj, bo żeś mi to znikło. Nasz fizjo jest po... Przemek już po kursie i tu właśnie robi właśnie takie rzeczy, nie? Taka galaretka z krwi, nie? Ktoś. Czyli trzeba się... Dużo szkoli. Od jutra ma nam robić każdemu. Nawet na głowę się zakłada. O, idź teraz Matego nagrać, zobacz jak Mati wygląda. Trochę inaczej niż na filmie. Bo to są na razie przymiarki, ale jutro już będzie z kopyta grubo. Są na razie przygotowania. Przygotowanie ciała do zabiegu. Czyli marcowy to jest jedyny odważny chętny, który się zgodził? Jedyny, który coś będzie działał. Jedyny, który co? Jedyny, który nie coś będzie działał. A ty możemy zrobić ze znieczuleniem. To są te magiczne bańki? Tak. Możemy zrobić Mati ze znieczuleniem później. Ogólnie to się przysysa do ciała, podnosi skórę. No i do tlenia, do żywia, to wszystkie... Nie wiem, się nie powięzi. Wyciąga to, czego nie powinno być. Tak, wszystkie. Ogólnie chodzi o przekrwienie, żeby był bardziej właśnie mięsień dotleniony, dożywiony, zregenerowany. I to jest tak, że im w gorszym stanie mięsień nie jest, tym gorzej będzie to później wyglądało po takiej bańce? No, też tak jest. Ale im dłużej trzymasz, to po prostu robi się bardziej właśnie takie przekrwienie. Jakbym chciał, to bym... Co? Mógł. Bardziej mu to mogę posiniaczyć. Dobra, jest okej. Nie wiem. Tak się trzyma. I ile to będzie tutaj? No nie chcę tak długo, żeby nie miał sińców później. No i się trzyma dłużej. Dzień. Peroni spodnie, kolekcja jesień-zima. Największy profesjonalista to jest drużynie. Tak. Mateusz Peroński. Halo! Gabi, czy myślisz, że można by to starcie nazwać przyszłe gwiazdy kontra stare wygi? Nie no. Gwiazdy może za duże słowo. A Mateusz Peroński nie aspiruje do takiego miana? Nie, Peron to już jest bardziej taka kasnąca gwiazda. Aha, ale już przygasła. Widać, że techniczkę ma, zobaczymy jak.
mecza. A stare wygi pasuje? Stare wygi radzą sobie, widać, że lepiej. Jest tutaj dominacja po stronie. Wydaje mi się, że zdecydowanie tak. Mhm. Ale też chyba lata wspólnej gry decydują, bo... Na pewno, no, znają się jak wysoko konie, no. Oni małego gdzieś tam grają razem. Bo w tym duecie drugim widać, że są umiejętności, ale brakuje właśnie takiego zrozumienia. Bardzo dobrze to ująłeś, wiesz? Dziękuję. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia dla naszego dziadka. Laurki jeszcze nie dostałem tutaj od kolegów na rynku. Mhm. Ale od rana już przy kolega złożył życzenia, teraz oficjalnie przeciwnica. Tam młodzież, a tu doświadczenie. Czemu nie ma tak, że ktoś jest młody i przyjaciony? Chyba jeszcze się taki nie urodził. Szkoda. Żagielek, ty warunki masz do basketa. Ja właśnie taki Stephen Curry trochę, nie? Taki Maxi Box, nie wiem, czy kojarzysz gościa. Jeden z tych mniejszych, ale rzut tak. Żagielek, oglądałeś kosmiczny mecz? Tak, wiele razy. No to wiesz, kto to jest Maxi Box, nie? Tak, taki malutki. Widziałem. Tak jest. Od niego moc zabrali. Ile masz? Cztery. Oooo! Jest MVP! Coś czuję, że tu będzie techniczka grana. Powiem ci tak, trzech bramkarzy na czterech, plus jeden nieumiejący grać, to nic dobrego nie może zrobić. Mówimy o tamtym człowieku? O tamtym człowieku mówimy? O tamtym człowieku mówimy? Nie będę nic odpowiadał. Dobra, ja gram na czerwone, tak? Tu prawdopodobnie najgorsze warunki fizyczne ze wszystkich. Ale jak już idzie? To sprawdźmy, już jeden tam się chwalił techniką i nic z tego nie było. Technika. Tu nie idzie. Przedłeś już nie idzie. A wcześniej szło? Jaką macie wersję tej gry? 21-33? I kto wygrywa? Nizioł na razie, nie są kamerą. Straciłem 11, nie, 9 punktów straciłem. Odkąd tu jestem? Tak. Super. 13-11. Dobra, teraz zbiórka. Nie. Uparł się na jedno miejsce, będzie tam stał do końca. Z tej klepki. Tak. Ale zeszło. Dobra, 18. Zbyt pewny, zlekceważyłeś niż o ten rzut. 18, ale go dogonił. Za trójkę dawaj, to... To kończysz. No nie, no nie ryzykuj. Nie, nie bój się zaryzykować. Lubię ryzyko. Dawaj trójeczkę. Ajajaj. Dobra. Trafi koniec.